Rafał, był to dla Ciebie debiut w zespole Śląska Wrocław. Jak ocenisz to spotkanie w pierwszej połowie i kawałku drugiej, w której grałeś? Trochę roboty miałeś. No, na pewno z perspektywy bramkarza cieszę się, że udało mi się zagrać na zero z tyłu. Było to dla mnie ważne. Na pewno dodaję trochę pewności siebie i mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie tutaj po prostu łatwiej funkcjonować w zespole i mam nadzieję, że jako zespół będziemy lepiej funkcjonować na boisku, jeśli chodzi o defensywę i uda nam się większość meczów zagrać na zero. Kapitanem zespołu został Michał Szromnik, ale to oczywiście nie oznacza, że będzie grał. Rozumiem, że Ty też chcesz podjąć walkę o to, żeby wywalczyć tą przysłowiową bluzę z numerem 1. Na pewno, no, gratuluję Michałowi. Wiadomo, że każdy będzie walczył o swoje. Ja też oddaję na niego swój głos, także myślę, że ma sporo do powiedzenia w szatni. Jest tutaj długo i fajnie, że dba tutaj o zespół od środka. Myślę, że my jako zespół w środku musimy stworzyć jedność i wtedy na pewno będziemy mocniejsi. Doskonale znasz trenera Dziurdziewicza z Chrobrego Głogów. Czy ta znajomość tego, jak trener działa, jak pracuje, troszeczkę Ci pomaga w Śląsku Wrocław? Na pewno łatwiej było mi wejść troszeczkę do zespołu, dzięki temu, że ten sztab trenerski jest mi znany. No i myślę, że też te zachowania w defensywie, których on wymaga, znam troszeczkę dłużej niż chłopcy i mam nadzieję, że będzie udawało mi się z biegiem czasu po prostu przełożyć to na zespół, to czego on wymaga.